Oto słynący łaskami obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dzieło XVII-wiecznego, nieznanego, ale nadzwyczaj zdolnego malarza. Skupione oblicze Maryi ma charakterystycznie odsłonięte prawe ucho, przez co nazywana jest także Matką Bożą Słuchającą, bo wysłuchuje próśb składanych przez nieprzebrane rzesze wiernych. W odległej przeszłości, przed jej wizerunkiem, modlili się także wybitni Polacy, hetmani Żółkiewski i Czarniecki, książę Jarema Wiśniowiecki, królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, święty Maksymilian Maria Kolbe i święty Jan Paweł II. Obraz znajduje się w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej w powiecie przemyskim, dokąd przybył z Kamieńca Podolskiego, gdzie także słynął cudami. Fascynująca legenda głosi, że kiedy w XVII wieku Turcy zdobyli Kamieniec, to wrzucili obraz do rzeki Smotrycz. Wówczas pewnemu nabożnemu starcowi miała ukazać się we śnie Matka Boża i wskazać miejsce, w którym wypłynął ten obraz. Jednocześnie poleciła, by trafił on do Kalwarii Pacławskiej, co niebawem nastąpiło. W 2019 roku minęło już 340 lat od czasu przybycia tu tego cudownego obrazu, co uczczono jubileuszowymi uroczystościami. A rok wcześniej, jubileusz 350-lecia, obchodziło to przepiękne, zabytkowe sanktuarium. Fundatorem kościoła i klasztoru był kasztelan lwowski, wojewoda podolski, człowiek wielu talentów, Andrzej Maksymilian Fredro Herbu Bończa. Wzniósł on w tym miejscu w roku 1665 drewniany kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego oraz klasztor, sprowadzając doń franciszkanów, którzy do dziś są gospodarzami i opiekunami tego miejsca. Fredro zbudował także drewniane kaplice, z których jednak żadna nie zachowała się do dzisiaj. Po latach dzieło Fredry kontynuował drugi fundator, Szczepan Józef Dwernicki, który doprowadził do wzniesienia w latach 1770-75 nowej murowanej świątyni oraz nowych kaplic ku czci Chrystusa i Matki Bożej. Dziś we wnętrzu sanktuarium uwagę zwracają m.in. pokrywające ściany i sklepienia barokowe polichromie autorstwa wybitnego lwowskiego artysty tworzącego w XVIII wieku Michała Stroińskiego, odnawiane później przez innych malarzy. Z kolei ołtarze pochodzą z warsztatu znakomitego rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego. Zresztą cały wystrój bogato zdobionego wnętrza, które zachowało swój pierwotny styl późnego baroku z elementami rokoka i klasycyzmu, robi duże wrażenie. Są tam też barokowe organy. Nie bez powodu Kalwaria Pacławska nazywana jest Jerozolimą Wschodu. Stanowi bowiem jakby stworzoną przez ludzi i przyrodę replikę tego świętego dla chrześcijan miasta. Dwa wzniesienia przecina dolina, która przypomina Dolinę Jozafata. Płynący w dole Wiar symbolizuje biblijną rzekę Cedron. W górzystym, urzekającym krajobrazie można się dopatrzeć Golgoty i Góry Oliwnej. Mówi gwardian klasztoru franciszkanów, ojciec Krzysztof Chura. Pokój i dobro, tym franciszkańskim zawołem wszystkich serdecznie witam. Znajdujemy się w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. To sanktuarium jest szczególnie dla czci upamiętnienia męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, ale i także dla szerzenia kultu Matki Bożej. Sanktuarium to nie tylko kościół i zabudowania klasztorne, ale także i dróżki kalwaryjskie, które rozciągają się wokół sanktuarium, wokół rzeki Wiar,
idąc od kaplicy do kaplicy, rozpamiętujemy mękę, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, rozpamiętujemy także i te wydarzenia z życia Matki Bożej. Była matką Syna, podążała za Nim na Golgotę, też cierpiała w sercu boleści Syna. Sanktuarium przeżywa w ciągu roku wiele uroczystości, na które serdecznie zapraszamy. Są to uroczystości odpustowe, podwyższenia Krzyża Świętego, Matki Bożej Niebowziętej w sierpniu od 11 do 15 sierpnia, największy odpust kalwaryjski, ale także i uroczystości związane z zesłaniem Ducha Świętego, znalezieniem Krzyża Świętego. To są uroczystości odpustowe, podczas których w sposób szczególny podążamy właśnie tymi dróżkami kalwaryjskimi. Są też i pielgrzymki związane z konkretnymi grupami zawodowymi, jak Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, honorowymi dawcami krwi, leśnikami, motocyklistami, czy też przeżywają tutaj swoje dni anonimowi alkoholicy końcem czerwca. Na te wszystkie uroczystości w ciągu roku serdecznie zapraszamy tu na Wzgórze Kalwaryjskie, które jest przepięknie położone pośród tych lasów i łąk i pośród tej pięknej przyrody, która stwarza ten nastrój modlitewny. W tym wyniosłym krajobrazie rozsiane są 42 kaplice, które łączy sieć dróżek. Są to szlaki pątnicze, Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kalwaria Pacławska zwana jest także Jasną Górą Podkarpacia lub Przemyską Częstochową. To miejsce urzekające pięknem przyrody i cennymi zabytkami architektury sakralnej, do jakich zalicza się położone na najwyższym z okolicznych wzniesień sanktuarium wraz z klasztorem, a także urokliwe kapliczki, jakby rozrzucone pomiędzy malowniczymi wzgórzami, wzbudza powszechny zachwyt nie tylko pielgrzymów, ale również licznie odwiedzających Kalwarię turystów. Sanktuarium, kapliczki i teren, na którym się znajdują, wpisane są do rejestru zabytków. Obecnie czyni się starania, aby także cały układ urbanistyczny Kalwarii Pacławskiej o rzadko już dziś spotykanej drewnianej zabudowie małomiasteczkowej trafił do rejestru zabytków. We wsi ostały się jeszcze unikatowe domy, powstałe pod wpływem odbywających się tu odpustów i ruchu pątników. Oto jeden z nich. Wsparte na słupach podcienia były jednocześnie odpustowymi kramami, zaś specjalne schody wiodły prosto na strych, przeznaczony na noclegownię. Bo cała Kalwaria od wieków służyła licznie przybywającym tu pielgrzymom. Zwłaszcza podczas największego wydarzenia, jakim jest doroczny, sierpniowy Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony od 1679 roku, na który zjeżdżają dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego kraju i zagranicy. Szczególny był odpust w 2019 roku, kiedy obchodzono aż trzy jubileusze. 340. rocznicę przybycia do Kalwarii Pacławskiej z Kamieńca Podolskiego cudownego obrazu Matki Bożej, 340. rocznicę śmierci Andrzeja Maksymiliana Fredry i 130. rocznicę urodzin czcigodnego sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca. Na pamiątkę dwóch pierwszych rocznic odlano specjalny dzwon z napisem Imię moje Fredro. Andrzej Maksymilian. Odlano mnie w 340. rocznicę przybycia cudownego obrazu Matki Bożej na Kalwarię Pacławską. Głos mój niech nawołuje do zgody i miłości. Jakże aktualne i potrzebne jest dziś takie wezwanie. Uczczono też pamięć ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina,
który zmarł w tutejszym klasztorze w opinii świętości w wieku zaledwie 31 lat. Był on przyjacielem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który powiedział o nim, że nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał nadzwyczajnie. W 2018 roku doczesne szczątki ojca Venantego przeniesiono z krużganka kościoła do wnętrza świątyni. Nową trumnę złożono w specjalnie przygotowanym nagrobku, wykonanym z marmuru Carrara, na którym piętrzą się kartki z prośbami do ojca Venantego. Pątnicy przyzwyczaili się już do tego, że sierpniowym odpustom nie odpuszcza deszczowa pogoda. Deszcz jakby celowo wpisał się w część programu tych uroczystości, ale nie stanowi przeszkody dla wytrwałych pielgrzymów, którzy twierdzą, że dodaje nawet swoistego kolorytu. Bo wtedy, jak powiadają, Kalwaria śpiewa deszczem. Najlepszy dowód, że zapełniło się nawet mocno tym razem podmokłe pole namiotowe. W tym roku zarejestrowaliśmy 180 namiotów, ale mamy bardzo dużo stałych bywalców kalwaryjskich, którzy pomimo, jak widać, nie najlepszej pogody, są bardzo wierni i co roku przychodzą, są zawsze dobrze zorganizowani i takie przeciwności jak właśnie deszcz im w ogóle nie przeszkadzają w pielgrzymowaniu do Matki Bożej. Co bardzo cieszy, bo tradycja jest i jest dalej kontynuowana na Kalwarii Pocławskiej. A zamieszkać można też tradycyjnie, na strychu pełniącym rolę sypialni. Albo dużo wygodniej, na przykład w liczącym ponad 100 lat domu pielgrzyma. Gdy bociany szykują się do odlotu, Kalwaria zapełnia się tysiącami pielgrzymów, z których wielu nie wyobraża sobie sierpnia bez udziału w Wielkim Odpuście. Podczas licznych nabożeństw przemierzają trasy wiodące między kapliczkami, a idąc przez pola i lasy, przechodzą także w różny sposób przez wiar, zwany wtedy cedronem. Od przeszło pół wieku systematycznie stawia się w Kalwarii Pacławskiej przemyślanin, obecnie mieszkający w Malborku, którego zwierzenia świadczą także o tym, jak bardzo różne mogą być intencje, z jakimi przybywa się w to miejsce. W przemyśle się wychowałem. Byłem leserem. Przed maturą przyszedłem do Matki Boskiej Kalwaryjski prosić o zdanie matury. I wtedy przyrzekłem, że będę co roku chodzić. Wtedy, kiedy byłem w wojsku i dwa razy, kiedy była niemożność, co roku chodzę. W tym roku będzie 56 raz. No bez względu na to, gdzie bywam, czy za granicą, zawsze tutaj muszę być, bo słowo się rzekło i słów należy dotrzymywać. Przychodzą tu systematycznie ludzie w różnym wieku. Starsi, młodzi i bardzo młodzi. Przyjechałam tu z braciszkiem i rodzicami. Jeżdżę tutaj co roku. Mam 15 lat, więc już jest 15. I chcielibyśmy też, żeby malutki Antoś też jeździł co roku, więc tak dla tradycji przyjeżdżamy. Jest super fajnie. Przyjechaliśmy na mszę o 12:00. Chcieliśmy się pomodlić i wracamy do domu. Na odpust ludzie przybywają całymi rodzinami, także z różnych stron Europy.
Pochodzimy z Gniewczyny Łańcuckiej, koło Przeworska. Od lat przychodzimy z grupą Gniewczyna na Kalwarię. To nas ciągnie od dziecka. W tej chwili mieszkamy 10 lat za granicą w Norwegii, ale jak przychodzi czas Kalwarii, zbieramy się i jedziemy, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie być na Kalwarii. Co roku z dziećmi, dzieci już dorosłe, ale też ciągną na Kalwarię, cała rodzina, rodzeństwo, bracia, siostry, wszyscy jesteśmy na Kalwarii. To jest taka potrzeba ducha dla nas, dla wszystkich. Przychodzi sierpień. Jest wiele potrzeb, z którymi tu idę, z prośbami, z podziękowaniami i wiem, że Matka Boża zawsze mnie wysłuchuje. Co roku mam inną intencję i co roku jestem wysłuchana, także nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjść na Kalwarię chociaż raz. Póki Bozia da zdrowia, to na pewno będę chodzić. Ta starsza pani, która zamawiała mszę świętą w sobie tylko z danej intencji, przyjechała z Ukrainy. A skąd dokładnie? Gdy zapytamy, to okaże się, że z miasta dla Kalwarii Pacławskiej szczególnego. Skąd pani przyjechała? Z Kamieńca-Podolsku, gdzie Matka Boska nasza, wasza kalwaryjska, nasza z Kamieńca-Podolsku, Matka Boska, jaka przywieziona, bo tam były Turki, chcieli zniszczyć obraz cej i schowali nas pod mostem i wiedli do was na Kalwarii. A który raz pani już jest na Kalwarii? Вже 10-й раз. Я дуже захворювала, на ноги не годна. Я не годна ходити, не годна стояти. Я дуже хворую вже, але... Але, мимо всього, приїжджа пані. Приїжджа, бо то ще мій тато тут у Другу світову війну згинув під Краковом. Я ще туди їжджу, на цвинтаж, на... До... Я у цьому була, в Чистахові була, щось 2 чи 3 рази на... Чистахові теж на відпуск їздила. Як я могла, то я дуже їздила. А зараз все. Може, вже й останній раз приїхала, але ще приїхала. Оби ні. Життя здоров'я, пані. Бардзо дякую, був заплат. Бардзо дякую. Od wieków wierzono w niezwykłą moc wody z kalwaryjskiego cudownego źródełka. Niekiedy woda przybiera rdzawe zabarwienie, w czym niektórzy dopatrują się śladów krwi Matki Bożej. Od okolicznych mieszkańców najczęściej można jednak usłyszeć, że pomaga na kłopoty trawienne. Ma też inne właściwości lecznicze, ale nade wszystko dodaje sił utrudzonym pielgrzymom. Źródełko znajduje się w głębokiej piwnicy kapliczki, a wodę można zaczerpnąć przy pomocy ręcznej pompy. Ale na Kalwarii, zwłaszcza w czasie Wielkiego Odpustu, można leczyć się także na wiele innych sposobów. Na przykład ziołami, a nawet specjalnymi cukierkami. Nie zaszkodzą też lody. I zawsze w cenie jest dobre jedzenie. Zresztą nie tylko dla pątników. Na gęsto rozstawionych kramach towar przyciąga wzrok swą skrajną różnorodnością. To co? Handlujemy co jeszcze z tego, czy nie? Sierpniowym odpustom zawsze towarzyszą ciekawe imprezy artystyczne, w tym wspaniałe koncerty. Kalwaria Pacławska jest miejscem niezwykłym pod wieloma względami. Mówi Zdzisław Szeliga, regionalista i publicysta.
Andrzej Maksymilian Fredro fundował Kalwarię w określonym celu. I cel ten osiągnął. Kalwaria jest miejscem kultu i nabożnej refleksji. Ale nie tylko. Ciągną w to miejsce różni ludzie. Ciągną turyści, a także archeolodzy, artyści, etnografowie, etc., etc. Przychodzą tutaj dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz dla magii tego miejsca. Innymi słowy, dla jego niepowtarzalnego uroku. Jest to bowiem miejsce znakomite dla ludzi wierzących i niezwykle interesujące dla każdego. Ale zdecydowaną większość przyciąga tu przede wszystkim cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. W kościele zawsze można spotkać żarliwie modlących się, którzy różnymi sposobami oddają hołd Kalwaryjskiej Pani. Kończy się Wielki Odpust. Cudowny obraz zasłania się przy dźwiękach melodii opartych na motywach pieśni kalwaryjskich. Ale przecież za chwilę znów będzie odsłonięty. Dla kolejnych rzesz pielgrzymujących przez okrągły rok do Matki Bożej Słuchającej. Thank you.